Środa 12 kwietnia była ostatnim dniem, w którym można było oddać głos na jeden z wniosków do budżetu obywatelskiego Leszna. Dzień później rozpoczęło się wielkie liczenie. Specjalnie użyliśmy tego słowa, bo kart do głosowania jest sporo. Były przekazywane na 3 sposoby. Wrzucano je do urny ustawionej w Urzędzie Miasta, przesyłano drogą elektroniczną i pocztą. Na razie nie można jeszcze podać ogólnej liczby oddanych głosów. Będzie znana prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Dodajmy, że teraz urzędnicy będą weryfikować wszystkie karty, sprawdzać m.in. czy ktoś nie zagłosował podwójnie. Wyniki, czyli na które wnioski będą pieniądze, zostaną ogłoszone do 24 maja.